Siema, nazywam się z tej strony Osama Blanta, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Na samym początku chciałbym was zaprosić na mojego Discorda, do którego link znajdziecie w pierwszej linijce opisu. W dzisiejszym odcinku przychodzę do was z update'em sprawy rapera GoYeyo, który od roku siedzi w więzieniu i praktycznie do dzisiaj nie było wiadomo, jak potoczą się jego losy. Raper ostatecznie został skazany na 41 miesięcy odsiadki w więzieniu federalnym. 25-letni raper pochodzący z Teksasu od początku był pozbawiony kaucji. Głównie za wybryki ze wcześniejszych lat, kiedy uciekał przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd postanowił, że zastosuje taki środek zapobiegawczy po prostu, żeby go drugi raz nie szukać. I tym sposobem GoYeyo od lutego 2021 roku siedzi w więzieniu. Zarzuty przeciwko raperowi opierają się głównie na posiadaniu nielegalnej broni palnej. Oraz tak jak wspomniałem wcześniej, na ukrywaniu się przed wymiarem sprawiedliwości. Tak jak przed chwilą wspomniałem, GoYeyo siedzi od roku w więzieniu. Na jego szczęście czas ten zostanie mu odliczony od ostatecznego wyroku. Warto w tym momencie wspomnieć, że raper mając 18 lat został skazany na 20 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa. Wtedy skończyło się na tym, że odsiedział tylko rok za kratami. Niestety teraz kilka najbliższych lat GoYeyo spędzi w więziennym kurorcie. Współpracował z takimi raperami jak Famous Dex, Soulja Boy, Jay Dayongan, DaBaby czy Stuna for Vegas. Moje ulubione nuty od niego to Lil Mo, Gunsmoke, Boom oraz Welcome to Lil Vegas na ficie z Soulja Boyem. W tym materiale z mojej strony to by było na tyle, zostawcie komentarz oraz łapkę w górę. Napiszcie koniecznie, co myślicie o GoYeyo oraz jego muzyce. Trzymajcie się, siemano.